Wszystkie na budowie aparatu Canon 40D. Włączenie aparatu. Włączenie aparatu z aktywną gałką szybkich nastaw. Wejście do menu aparatu. Bezpośrednie drukowanie zdjęć w systemie Picture Bridge. Przeglądanie zrobionych zdjęć. Kasowanie zrobionych zdjęć. Przycisk Jump, pozwalający nam przeskakiwać o 1, 10 lub 100 zdjęć. Uzyskanie informacji o zrobionym zdjęciu wraz z histogramem. Ustawienie stylu kolorów. Joystick szybkich nastaw. Wybór pola autofokusa. Blokada ekspozycji. Te dwa przyciski mogą nam służyć również jako lupa do przybliżania i oddalania przy przeglądaniu zdjęć. Przycisk pola aktywnego autofokusa. Wybór czułości ISO. Wybór rodzaju autofokusa oraz prędkości zdjęć pojedynczych, seryjnych i samowyzwalacze. Wybór balansu bieli. Oraz tryb pomiaru światła. Podświetlenie wyświetlacza. Programy automatyczne. Wyłączona lampa błyskowa. Portret nocny. Zdjęcia sportowe. Makro. Pejzaż. Portret. Całkowita automatyka. Automatyka programowa. Preselekcja czasu. Przysłony. Manual. Ustawienie na głębi ostrości. Oraz wybór jednej z funkcji własnych.